Halo, z tej strony Pedro i witam was na nowym update'cie w Mining Simulator 2. Nazywa się sezon drugi, dlatego sprawdzimy dzisiaj, co się pozmieniało. Pokupujemy dużo rzeczy za Robuxy, dlatego oglądajcie ten odcinek do samego końca. I jeszcze dzisiaj do wygrania będziecie mieli Astra Hydrę w wersji Shiny totalnie za darmo, ale tak jak mówiłem, musicie obejrzeć odcinek do samego końca, żeby wiedzieć, jak go wygrać. Ale już teraz możecie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, powiadomić kumpli i lecimy z tym odcinkiem. Update nazywa się sezon drugi, czyli oczywiście musieliśmy dostać po prostu sezon drugiego pasa i od razu sobie kupmy premium, ponieważ tak widzowie, opłaca się kupować premium pasa za 229 robuxów, więc zastanawiacie się, czy to zrobić? Oczywiście widzowie, że tak, oczywiście wam bardzo serdecznie polecam. Ja zakupiłem, a dzięki temu, jak widzicie, dostaliśmy premium, mamy większe szczęście w jajkach, a dodatkowo mamy jeszcze jednego ekstra slota, czyli naprawdę mega, ale to mega ułatwienie dla wszystkich graczy, którzy sobie mogą na to pozwolić i serio sezon pasa się mega opłaca kupować. Sam pas wygląda dokładnie tak samo i są to dokładnie te same questy jak w przypadku pierwszego sezonu, więc za niedługo sobie to wszystko oczywiście podlokowujemy, ponieważ kupię sobie oczywiście całego tego pasa klikając Unlock All, ale to jeszcze za chwilkę to, do czego musicie poczekać jeszcze to dosłownie minutkę. A, w tym się zmieniło sezonie drugim to, że możemy tylko i wyłącznie 5 razy sobie odświeżać, czyli nie jest już to takie pay to win, jak było wcześniej, ale nadal oczywiście troszeczkę jest tutaj pay to win, ale nie przejmujemy się tym, ponieważ maksymalnie 5 razy możemy to sobie odświeżyć. Pojawiło się, widzowie, nowe jajko Mystery Egg, było już ono oczywiście kiedyś w giereczce i szanse, procenty tak naprawdę są identycznie, a szansa na wydropienie tego najlepszego peta to 1 do 40 milionów. Tak szczerze, naprawdę mega, ale to mega mała szansa. Ja sobie oczywiście zaraz włączę boosty, pootwieramy sobie te jajka, żeby sprawdzić, czy opłaca się je otwierać, czy w ogóle nie. Jeżeli byśmy przeszli sobie oczywiście, widzowie, do shopa, to w Rebirth Store zacznijmy od tego, że dostaliśmy nowy plecak. Jak widzicie, nowy plecak, jest to chiller pack, po prostu jest to taka lodóweczka przenośna, którą opłaca się oczywiście kupować, ponieważ każdy plecak z Egemy się opłaca kupować. A jeżeli chodzi o kill-off, to również mamy nowy, fajny kill-off. Bardzo ładnie on wygląda, nie opłaca się go kupować, ale ja oczywiście pod content go zakupię, wymaksuję go sobie oczywiście i będziemy z tym lecieli. Mam już go zaekwipowanego, taką się prezentuje, taką wygląda, naprawdę mega, ale to mega przyjemnie. I jak widzicie, dostałem też, widzowie, nowego sekreta oczywiście na chwilę na ten odcinek, żeby wam pokazać, dlatego tak on się prezentuje, takie on ma statystyki, naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne, bardzo fajnie, podoba mi się to, więc dziękuję bardzo serdecznie widzowi za to, że mi użyczył tego pecika, żebyście po prostu go sobie mogli zobaczyć, ale statystyki, no nie oszukujmy się, nie są jakieś topowe. Patrząc na to, że mamy tak naprawdę level 90 tego zwierzaka, więc to już zaraz będzie maksymalny i bardziej te statystyki już nie będą wykoksowane. Dla porównania, taki bucket w wersji Shiny jest od niego po prostu lepszy. Jeżeli chodzi o oczywiście nasz event Summer, to w zakładce Event Shop mamy po prostu, pojawiło się Lucky Boost, którego sobie możemy kupować. Jest go 20 w stoku, więc ja sobie oczywiście wszystko powykopuję tutaj i tak dalej. Niestety nie dostaliśmy żadnego nowego peta, nie dostaliśmy to tak, żeby się resetowało, żebyśmy mogli mieć naprawdę mega fajne pety, tylko sobie możemy kupować boosty. No i oczywiście sobie wydam wszystko to, tak naprawdę pokupuję, restokuje się to co 3 godziny z tego co widzę, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemnie, albo po prostu o określonej czasie, o określonej godzinie się to resetuje, więc prawdopodobnie to drugie co powiedziałem, i jak kupimy wszystko, to nadal się tutaj nasze pety nie resetują, naprawdę mega, ale to mega szkoda. Jeżeli chodzi o jajka, no to mamy razy 2 lucky event, dzięki czemu, widzowie, po prostu łatwiej jest drobnąć tego lepszego zwierzaka, no ale to i tak są bardzo, ale to bardzo małe szanse, więc nie łudźcie się, że akurat wam się to uda zrobić w 5 jajkach na przykład, no nie? Challenge'ach, nic się, jak widzicie, nie zmieniło, cały czas są one mega, ale to mega nudne, z mega samymi nagrodami. Oczywiście w questach nic się nie zmieniło, w Ocean Fishach nic się nie zmieniło, czyli tutaj tak naprawdę nie ma większych zmian. Jeżeli chodzi o Game Enchanty, również nie mamy zmian. Jeżeli chodzi o Game Genie, to nie mam pojęcia, zaraz to sprawdzimy, ale wydaje mi się, że nadal tak, nadal to, widzę, wygląda dokładnie tak samo, więc tutaj też nic, ale to nic się nie zmieniło. A, przepraszam bardzo, jednak się pomyliłem, jeżeli chodzi o ten nowy event. Jeszcze tak, są jeszcze dwie bardzo, to bardzo ważne zmiany. Mianowicie dostajemy razy 2 tickety, jeżeli łowimy ryby, co i tak jest bez sensu, bo i tak każdy będzie kopał, bo kopanie jest 15 razy lepsze, 15 razy bardziej opłacalne, ale mamy nową rudę. Są to po prostu jakieś takie stare, zapomniane kości, coś takiego. Nie wiem, jak to przetłumaczyć dokładnie na język polski. Jak widzicie, oczywiście też bug został tutaj naprawiony, więc nie mamy czegoś takiego jak bug już na teleport. Nareszcie to naprawili, ale to już było wcześniej, więc tutaj oczywiście się nie musimy łudzić. Dlaczego? Czekajcie, ja sobie to po prostu tepnę i pokażę wam nową rudę. Nie, nasze smutno, tak, widzowie, kopię bez baga na teleport, że trzeba po prostu lecieć w dół, no ale no cóż, żeby wam pokazać na odcinku, to oczywiście lecę w dół i słyszymy się, jak już będę miał tą nową rudę. No i znalazłem tą nową rudę, jest oczywiście ona na piasku, gdzie jest 45 tysięcy siły i daje ona 950 tiketów, więc nie jest ona jakoś mega, ale to mega kozacka, ale po prostu bardzo fajnie było ją znaleźć. Tak, proszę bardzo, tak ona wygląda, taka od po prostu
żółta, więc ją sobie oczywiście wykopujemy, lecimy i pokazuję wam dalej update. Dobra, no to widzowie, teraz będziemy musieli sobie powrócić na pierwszy świat, odpalić sobie wszystkie boosty na laka. Tak, widzowie, będziemy odpalali wszystkie boosty na laka, więc przechodzimy w zakładkę boost i lecimy, no nie wiem, na 15 minut. Dobra, możemy sobie to podpalać w sumie na 15 minut. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Czy tutaj mam jakąś 15? Tak, mam 15, więc odpalmy sobie to na 15. I jeszcze tego naszego, jejku, ile mam teraz tych boostów przez to, że po prostu można było ich mega, ale to mega dużo kupować. Dobra, tutaj na 10 i na 5 i będzie łącznie na 15. Dobra, użyło się. Dobra, super, elegancko. I teraz sprawdźmy, jak wyglądają te mistery egi. Czy to się w ogóle opyli, czy się nie pyli otwierać. Dobra, widzowie, patrząc po procentach, to jest to dokładnie takie samo jajko jak mistery egg 1. Czyli opłaca się to otwierać, jeżeli nie macie wszystkich petów do indeksu i macie bardzo dużo gemów, no to wtedy jak najbardziej otwierajcie sobie te mistery egi 2. Ale dla takich zwykłych graczy jest to totalnie, ale to totalnie niepotrzebne, ze względu na to, że tego peta to naprawdę trafi może z 10 osób na całym mining simulatorze. A poza tym, mówię, to fajnie uzupełnia indeks, ale nic poza tym, tak naprawdę te pety i tak nie będą miały jakichś kozackich mega fajnych statystyk, a po prostu mega długo się tutaj nastoicie i mega długo będziecie to otwierać, dlatego ja Mystery Eggie w 2 oczywiście nie polecam, ale pewnie będę robił kiedyś jakieś mega duże upeni. W zakładce shop, jak widzicie, po raz kolejny nic się nie zmieniło, nie mamy tutaj nic nowego, a cóż, mówi się trudno, szkoda, i teraz przechodzimy do kupowania całego drugiego season passa. Będzie mnie kosztowało to 350 robuxów, czyli około 20 zł, dlatego jak mogę was prosić, to zostawcie tą łapkę w górę, bo to naprawdę mega pomaga i dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że wytrwaliście do tego momentu. Klikam unlock all i będziemy mieli tak naprawdę wszystko, mamy wszystkie boosty odpalone, więc teraz lecimy tylko i wyłącznie i mamy wszystko. I możemy sobie zresetować pasa za 10 tysięcy gemów, nie wiem, kto to wymyślił, ale jest naprawdę mega, ale to mega kozakiem, mega szefem i to mi się bardzo podoba, albo za 40 robuxów, czyli jest to oczywiście szansa zmieniona. I co my tutaj mamy? Lucky boost na 10 minut, 600 gemów. O, w ogóle możecie, widzowie, mamy też jakiegoś krejcika, aha, tutaj jest ten nowy skin, bo ja go właśnie szukałem w sklepie, ale nie ma. Widzowie, możecie mi powiedzieć, ile gemów i ile boostów uda mi się tak naprawdę z takiego season passa wygarnąć, ale tak jak mówiłem, season passa oczywiście opłaca się kupować, ale nie warto jest wydawać tych 350 robuxów na to, żeby po prostu go sobie przyspieszać, tylko sobie róbcie go takim wolnym tempem, ale jeżeli macie 229 robuxów, to kupcie to sobie. Jeszcze jak teraz można odświeżać tego pasa za 10 tysięcy gemów, to naprawdę się tutaj nauczyli. Ej, tutaj mam 30 season 2 crate'ów. Ej, może kiedyś zrobię opening z tych crate'ów? Nie mam zielonego pojęcia. Dzisiaj sobie oczywiście otworzymy te wszystkie jajeczka i tak dalej, ale ja jestem mega ciekawy, ile statystyk mają te dwa pety. Dlatego jak sobie klikam sobie claim i teraz mam te dwa nowe zwierzaki. Jakie mają statystyki? 6. Ej, jakie one są tragiczne, tak szczerze, widzowie. One są naprawdę mega, ale to mega tragiczne. No, to po prostu nie, liczyłem na coś więcej. A tak szczerze, mamy tutaj ogromną lipę. Jedyne co jest fajne, nie, to nawet tego dużego przelicznika nie ma. Tak szczerze, widzowie, te pety są turbolipne. Tak szczerze wam powiem, nie są one tragiczne. No ale no cóż, teraz lecimy oczywiście z openingiem jajek. No to mamy pierwsze jajeczko i co tutaj wyleci, co dostaniemy ciekawego? No i niestety dostaliśmy komona, który został... A, czekajcie, ja w ogóle sobie muszę wyłączyć mojego autodelayta ze względu na to, że po prostu będzie mi wszystko, ale to wszystko usuwało, dlatego podchodzimy tutaj, wszystko sobie oczywiście odznaczamy, no i otwieramy. O, mamy tutaj 3 jajeczka, więc co tutaj ciekawego dostaniemy? Ej, wolno się otwierają te jajka. 3 komony, naprawdę mega, ale to mega słabo. A zobaczmy jeszcze w indeksie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szanse procentowe. Jejku, ile tutaj jest sekretów, ta obramówka sekretów jest w ogóle zmieniona. Aha, fajnie wyglądają te procenty, no naprawdę, no nie wiem, mega trak... Nie, widzowie, no nie podoba mi się to, tak szczerze. Jeżeli tutaj zobaczymy coś innego niż komona, to ja będę w szoku. No jeżeli na komono na wszystkich boostach jest 98%, to ja naprawdę, widzowie, nie mam pytań. O, czekajcie, dostałem legendę, dobra, wiecie co, to jednak fajnie. Jakie ma statystyki ta legenda? Aha, jej nawet tutaj nie ma tak wysoko, ona jest tak niziutko. No cóż, to sobie poszukajmy, jak ona w ogóle, a tutaj jest, jakie ma statystyki. A, no nie, totalnie się nie opłaca otwierać tych jajek, nie, totalnie. To jest, widzowie, to jest tragedia, to jest po prostu, widzowie, tragedia ta jajka, więc nie polecam wam jednak sobie tego tak naprawdę robić, tak jak ja, przyspieszać, bo po prostu te jajka są tragiczne, ale season pass jest dobry, bo macie większe szanse w jajkach i jeszcze przede wszystkim możecie sobie dużo więcej, nawet o jednego peta więcej
więcej założyć, więc 229 robuxów akurat opłacalne, ponieważ dostajecie za to mega dużo gemów, mega dużo fajnych boostów, no ale na jajka nie liczcie, bo jak widzicie jest to po prostu dramat, jest to dramat, dramat i jeszcze raz dramat, ale zaliczyłem sobie chociaż indeks, no nie, zaliczyłem sobie chociaż indeks, bo sekreta tutaj oczywiście nie było, no ale no zobaczcie, dostałem boosta na 30 minut, super, że dostałem boosta na 30 minut, tak szczerze, oj, dwie legendy dostałem, jak to się stało? Ej, tutaj te procenty są zakłamane, bo to jest niemożliwe, żebym ja dostał na legendę, na którą jest 2,25% szans, że im ją dostał dwa razy tak naprawdę, to jest naprawdę mega, ale to mega, nie, to się nie powinno tak wydarzyć, ale przede wszystkim te pety mają turbo tragiczne statystyki, serio widzowie, mega, ale to mega mają tragiczne statystyki, nie polecam tak naprawdę, nie wiem jakie mają to butterfly, ale tak szczerze, nawet nie chcę na to patrzeć, tak szczerze widzowie, nie chcę, po prostu, no nie chcę nawet na to patrzeć, bo to jest po prostu lekka kraksa, a nawet nie lekka, tylko taka mega, czy dostałbym jeszcze jedną legendę, żebym mógł sobie zrobić ją na wersję shiny, ponieważ wtedy może by ten pet coś u mnie znaczył, może bym go wrzucił sobie, ale zwykłego no to na pewno nie wrzucę, bo ma turbo za słabe statystyki. Tutaj lecimy dalej, season 2, ek, ja sobie jeszcze poza odcinkiem będę sobie odbierał te nasze oczywiście boksiki, żeby po prostu mieć je i otworzymy sobie jednego, żeby sprawdzić jak to wygląda. Wszystko mamy już odebrane, dlatego klikamy restart pass za 10 tysięcy gemów i po raz kolejny możemy to oczywiście sobie zrobić, ale jeszcze w moich itemkach chcę zobaczyć, ponieważ mamy aż 70 season 2 crate'ów. Szansa jest nawet fajna, 1 na 150 to tak nie najgorzej, naprawdę da się to widzowie wydropić i da się tak naprawdę mieć tą legendarkę, która ma naprawdę mega, ale to mega fajne statystyki z tego co widziałem, ale nie da się tych crate'ów inaczej kupować, więc na pewno kiedyś zrobimy. A dobra, otwórzmy sobie jeszcze jedno, bo w sumie czemu by nie, bo fajnie wyglądają te crate'y, bardzo fajnie je zrobili, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, nie wiem jak to się dalej prezentuje. Okej, dostaliśmy coś takiego, dostaliśmy epika, więc naprawdę nie będę marudził, niestety nie jest to legenda, no ale no cóż, mówi się trudno, openingi będą na innym odcinku. Jak wygrać taką Astra Herder wersję shiny? Jest to banalnie, ale to banalnie proste. Musicie zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem na moim kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu musicie napisać słowo update oraz wasz nickname z Robloxa, ale słowo nie będzie na kolejnym odcinku z Mining Simulatora, dlatego spieszcie się bardzo serdecznie, żeby brać udział w tym konkursiku. Ja oczywiście mam jeszcze ten nowy kill-off, którego chciałbym bardzo wymaksować, w sumie to jeszcze teraz zrobimy, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Nie no dobra, jakby się zastanowić, to będzie trochę problem widzowie, ze względu na to, że nie mam totalnie boosta tego wiecie, teleporta, no i teraz to będzie naprawdę mega ciężki uzbierać tyle Mithrila, bo to jest 450 Mithrila, bez tego boosta naprawdę będzie mega ciężko i oczywiście jeszcze bez cave'ów, tak? Ponieważ wszystkie cave'y zostaje wyłączone, a nie bug na teleport, więc naprawdę teraz to będzie mega, ale to mega katorga. Tak się prezentują statystyki wymaksowanego kill-offa, więc jak widzicie, no nie opłaca się go kupować, bo po prostu nie ma to większego sensu, ze względu na to, że pety tutaj i tak dają dużo, ale tu dużo więcej niż po prostu te kill-offy, więc nie kupujcie sobie tych następnych kill-offów, serio. Kupicie sobie młotek i młotek wam w 100% wystarczy, albo nawet ten chroma pickaxe dla pewnie mniej wymagających wystarczy, a nowy plecak prezentuje się następująco. Kupię go sobie ze względu na to, żeby wam pokazać po prostu skina, jak to wygląda, tak to się prezentuje, naprawdę mega, ale to mega przyjemnie. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, siemano.